Ja mam doświadczenie bardzo, myślę, bardzo typowe dla osoby w spektrum autyzmu. To znaczy, mam 42 lata i ciągle się zastanawiam nad moją tożsamością płciową. W dzieciństwie był to jakiś taki nieustający mindfuck dla mnie. Dlaczego czuję się chłopcem, ale ludzie traktują mnie jak dziewczynkę? Apogeum takiej dysforii właśnie młodzieńczej przypadło klasycznie na okres dojrzewania. I wtedy było mi najtrudniej. Wtedy myślałam, że jedynym rozwiązaniem jest samobójstwo. W końcu zrozumiałam, że to jest dysforia płciowa. Takim momentem była dla mnie diagnoza zespołu Aspergera. Ona mi pozwoliła właśnie połączyć kropki i wśród tych kawałków była też tożsamość płciowa. Po diagnozie, kiedy zaczęłam ją ujawniać, zaczęłam dostawać bardzo dziwne zwrotki pod tytułem: nie wyglądasz, ale w ogóle przecież da się z tobą dogadać. No więc się wściekłam. Blog pisałam najpierw trochę tak autoterapeutycznie. Bardzo prędko zaczęły się do mnie odzywać różne osoby. No i okazało się, że to jest całkiem spora grupa, która potrzebuje wsparcia. Fundacja Dziewczyny w Spektrum działa na rzecz dziewczyn i kobiet w spektrum autyzmu oraz osób LGBT. Jedno takie badanie pokazało, że aż 76% kobiet w spektrum autyzmu identyfikuje się jako nieheteroseksualne. Do funduszu dla odmiany zgłosiłam się dlatego, że to jest chyba jedyne źródło, które pomaga wspierać właśnie takie osoby jak ja. Jeszcze kilka lat temu zupełnie się nie mówiło o osobach LGBT w spektrum autyzmu. Jakby nie istniał ten temat, to jest naprawdę rewolucyjna zmiana. Mamy takie dwa główne działania. Jest grupa samopomocowa dla osób niebinarnych i transpłciowych w spektrum autyzmu. A drugim takim działaniem są konsultacje seksuologiczne. Nie ma w ogóle w Polsce takiej oferty. Zgłoszenia zalały skrzynkę. Nadzieję dają mi inne osoby, że robimy razem dobre rzeczy i że wspieramy siebie nawzajem. Takim najpowszechniejszym stereotypowym obrazem osoby w spektrum autyzmu jest mały chłopiec, z którym nie ma kontaktu albo z którym kontakt jest utrudniony. A co jest bliższe rzeczywistości? No, przede wszystkim to, że my jesteśmy niezwykle różnorodną grupą. Dla mnie właśnie cudowne jest to, że mam taką ciekawość wobec świata i to, że właśnie wiem, że mogę się zainteresować dosłownie wszystkim i to mnie przyciąga i to jest, no pewnie to jest coś takiego wartościowego bardzo. Też osoby w spektrum mają taką swoją indywidualną sensorykę. Wystarczy pójść z bólem głowy na przykład do centrum handlowego, żeby sobie zobaczyć, jak to jest. I to jest jakby dobre doświadczenie, żeby zobaczyć, jak bardzo niedostosowana w ogóle do większości społeczeństwa jest, tak, że powoduje głównie paraliż taki. Wiele osób tak ma, że raczej widzi szczegóły niż całość i że te szczegóły bardzo absorbują. Pewnie więcej jest takich osób introwertycznych, ale też ekstrawertyczne się zdarzają, autystyczne. Ja nie mam za dużej potrzeby kontaktów społecznych, szczerze mówiąc. Nie chodzę na imprezy jakoś bardzo często i to, co lubię, to są spotkania z jedną osobą. Też lubię kontakt jeden na jeden. Kontakt w ogóle grupowy jest dla mnie, ojej, okropny. Nie wiem, randkowanie albo takie aspekty, które też są trudne po prostu, no bo na przykład, nie wiem, jakieś aplikacje to dla mnie, Albo w ogóle okropne. Flirt, nie? Nie, jakieś takie, że flirt w ogóle, co to jest? Flirt to jest jakaś po prostu... Znaczy, jak ja rozmawiam, dla mnie, abstrakcja. Jak ja rozmawiam o swoich zainteresowaniach, no to jakby inicjuję jakiś kontakt, tak? No i do widzenia, proszę ode mnie nie wymagać jakichś innych rzeczy.
twarzy. Ale właśnie no, jestem psychologiem, nie jestem jednym psychologiem na spektrum. Wiem, że jest nas trochę, więc też jakby takie przekonanie, że w ogóle nie możemy być psychologami, no to możemy. Możemy być terapeutami, możemy być kim chcemy, więc to też jest tak, że to nie jest tak, że nie rozumiemy innych osób, bo na przykład mi sprawia przyjemność właśnie praca z osobami. Można tak to ująć, że nasze układy nerwowe pracują w trochę inny sposób niż osób neurotypowych. Mam kilka technik, które pomagają mi niwelować stres. Dużo słucham muzyki, dużo czytam. Natomiast mam z tym kłopot. Muszę na przykład się w ogóle przymuszać do tego, żeby wychodzić z domu. Można być aktywistą czy aktywistką na tysiąc różnych sposobów. Niezależnie od tego właśnie, czy nie wiem, ktoś pisze, czy na przykład pracuje w korporacji, to jest coś, co ma ogromną wartość, szczególnie w naszym społeczeństwie. Działaj dla odmiany. Mam nadzieję, że do nas dołączysz. Wspieraj nas darowizną co miesiąc.